Liga Mistrzów i losowanie. Myślę, że może to być troszkę... Brakuje mi słowa. Aż. Znaczy, no tak, no, ten pierwszy przeciwnik, Wiedersheim, jest na pewno w naszym zasięgu i będziemy musieli zagrać dwa bardzo dobre spotkania, żeby wygrać i awansować dalej. Teoretycznie w następnej rundzie, jeżeli wygramy z drużyną z Niemiec, trafiamy na bardzo silną drużynę rosyjską. Jeżeli oczywiście ona wygra i nie będzie jakiejś niespodzianki, to już myślę, że będzie bardzo dobry sprawdzian i bardzo ciężki zarazem dla nas, bo taka drużyna z Ligi Rosyjskiej jest bardzo ciężkim przeciwnikiem, ale żeby się znaleźć na Final Four Ligi Mistrzów, trzeba wygrać z każdym. Ja myślę, że tak. Trafiliśmy na zespół w naszym zasięgu. Friedrichshafen na pewno jest to bardzo wymagający przeciwnik, ale chyba jeden z niżej notowanych, jeżeli popatrzylibyśmy na możliwości dolosowania do nas, załóżmy, innych zespołów. Na pewno będzie ciężko, bo pod wodzą Mukulesku zawsze Friedrichshafen było groźne i ciężkie do grania, ale tak jak powiedzieliśmy, jest w naszym zasięgu, a myślę, że jeżeli byśmy przeszli do kolejnej fazy i mogli wybiegać, oczywiście sprawdzając drabinkę, trafiamy na Nowosybirsk, gdzie to też jest drużyna chyba z tych trzech rosyjskich, wybierając między Kazaniem a Biłgorię, no to jest chyba też najniżej notowanym zespołem, więc de facto też myślę, że dobre losowanie, aczkolwiek no już wiadomo, zespoły z Superligi Rosyjskiej to już są ten top level i będzie nam bardzo ciężko awansować do Final Four, ale wiadomo, że marzenia się spełniają, a my gramy jako Polacy czasami nieprzewidywalną siatkówkę, więc mam nadzieję, że w tym momencie też tak będzie. Losowanie Ligi Mistrzów. Tak, trafiliśmy na przeciwnika z Friedrichshafen, który no może jako drużyna nie stanowi jako jakiejś dużej siły. Na pewno jest tam kilku dobrych graczy, którzy grali między innymi również na Mistrzostwach Świata u nas w Polsce. I ta mieszanka, myślę, że dość jeszcze młodych zawodników, razem z tą walecznością i ich fantazją, może być dla nas niebezpieczne, ale oczywiście, jeżeli tylko podejdziemy do tego z należytym skupieniem, zaangażowaniem, jeżeli zostawimy serce i zdrowie na boisku, przechodzimy dalej i trafiamy prawdopodobnie na Nowosybirsk, chociaż po cichu liczę, że zawodnicy z Konstancy też troszkę powalczą, gdyż pokazywali, że w tym sezonie, że naprawdę potrafią grać w siatkówkę. No ale jeżeli czeka nas podróż na tą daleką Syberię, będziemy tam walczyć z niedźwiedziami polarnymi na pewno, z zimą, ze wszystkim co się da, z kilkunastoma Rosjanami przeciwko nam. No i co, no będzie trzeba też wygrać, no dać siebie wszystko, ale to jest oczywiście pieśń przyszłości. Najpierw skupiamy się na naszych niemieckich rywalach. Jak już powiedziałem, trzeba będzie zrobić wszystko, żeby ich pokonać. Myślę, że pierwsza runda jest naprawdę dobra. Na pewno mogliśmy trafić dużo gorzej, na przykład na Halbank Ankara. Myślę, że żaden z nas by się nie ucieszył. I to nie chodzi o to, że się kogoś boimy, ale no, w różnych formach się możemy spotkać. Każda liga trochę w innym etapie jest. Więc mam nadzieję, że z Friedrichshafen zagramy dobrze i awansujemy. A potem no, mam nadzieję tak naprawdę, że spotkamy się z Nowosybirskiem i będziemy się bić po prostu z nimi o to Final Four wymarzone dla Rzeszowa i dla nas. Znaczy ja osobiście bardzo chciałbym, żebyśmy zagrali z Nowosybirskiem. Wiem, że to jest bardzo daleka podróż, bardzo dobra drużyna, ale to by pokazało naszą siłę w Europie, a takie mecze też budują i potem na naszym podwórku polskim by się to na pewno przeniosło na in plus dla nas. Pokonanie Nowosybirska jest czymś, myślę, dużym wydarzeniem, że tak powiem.